Nareszcie. Po długiej tułaczce część naszych skarbów narodowych powróciła na Wawel. Wielotysięczny tłum oczekuje na otwarcie wystawy. Uroczystość tę uświetnił występ znakomitego pianisty Witolda Małcuzyńskiego. Za zasługi położone przy odzyskaniu skarbów wawelskich, złota odznaka miasta Krakowa. Witold Małcuzyński otrzymuje ją z rąk profesora Bonieckiego, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Koncert w sali senatorskiej. Chopina brzmiała dziś chyba piękniej niż kiedykolwiek. Znakomity artysta, dostojne mury Wawelu i wielki dzień kultury polskiej.